Brat Krzysztof czytał tekst z Dziejów Apostolskich, który między innymi mówi o tym, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To znane słowa, łatwo się te słowa czyta, łatwo się te słowa może komentuje, ale czy według nich również łatwo się żyje? Mam takie wrażenie, że pewne ważne rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu gdzieś gubimy. Gdzieś zaczynamy zastępować je zupełnie czymś innym, a szczególnie w tym czasie, w jakim teraz żyjemy. Stąd to kazanie, które właśnie zatytułowałem Poświęcenie. Często jest tak, że te same słowa przez nas wypowiadane różnym osobom różnie mogą się kojarzyć. I tak słowa dom, rodzina, tata, mama. Te słowa na ogół kojarzą nam się dobrze. Z takim ciepłem, z taką stabilizacją. Na ogół tak jest, ale nie zawsze. Nie zawsze tak musi być, nie zawsze niestety tak bywa w naszym życiu. Inne słowa. Mecz, rywalizacja, piłka nożna. Niektórzy jak usłyszą te słowa, to aż im się oczy zaświecą. Powiedzą, tak, to jest to. Inni natomiast, gdy je usłyszą, powiedzą, złe emocje, niesprawiedliwość, korupcja. Nie, dziękuję. Inne słowa. Bóg, Kościół, wiara. Jedni powiedzą, tak, tak, to jest w życiu ważne, to jest w życiu najważniejsze, zdecydowanie najważniejsze. Inni natomiast powiedzą, z tego powodu to chyba było najwięcej wojen i konfliktów na świecie. Nie, dziękuję, dziękuję bardzo. Słowo prawo. Jedni powiedzą, tak, ważne, trzeba przestrzegać, bo bez tego anarchia, bo bez tego bezprawie. Inni natomiast powiedzą, prawo, prawo to jest po to, żeby je łamać. Te same słowa, a inny ich odbiór. Te same słowa, a inne skojarzenia. Tak dużo zależy od nas, tak dużo zależy od podejścia, jakie mamy do życia. Tak dużo zależy od drogi, którą obraliśmy w życiu i drogi, którą chcemy w tym życiu naszym kroczyć. Słowo poświęcenie. Z czym nam się kojarzy? To słowo raczej kojarzy nam się dobrze, raczej kojarzy nam się pozytywnie. Pozytywnie najczęściej, gdy ktoś się poświęca, czy to dla nas, czy dla kogoś innego. Nieco gorzej sprawa ma się wtedy, gdy to my musimy się poświęcić komuś bądź też czemuś. Poświęcenie może oznaczać rezygnację z czegoś na rzecz czegoś innego. Może oznaczać rezygnację z czegoś na rzecz kogoś innego. Człowiek, który się poświęca, na ogół ma taki w życiu swoim wyższy cel. Są różne przykłady poświęcenia. Poświęcenie rodziców, taty, mamy przy wychowywaniu dzieci. Poświęcenie później dzieci dla rodziców. W jesieni życia pomoc tym rodzicom. Poświęcę, oddam część zarobków. Może zrezygnuję z kupna lepszego samochodu, może zrezygnuję z wakacji po to, żeby te środki przeznaczyć na dzieło Boże, po to, żeby przeznaczyć te środki na pomoc ubogim, biednym. I tak można poświęcić swój czas, pieniądze, swoje zdrowie. Są wartości, dla których ludzie poświęcają swoje życie, oddają życie. I tutaj można wymienić słowa Bóg, honor, ojczyzna. Dla tych wartości kiedyś oddawano życie i oddaje się to życie teraz. I tak mówiąc o poświęceniu dla Boga, można tutaj wymienić chrześcijan z pierwszego wieku, można tutaj wymienić średniowiecze i reformację, można wymienić misjonarzy, chrześcijan ginących gdzieś tam daleko w różnych zakątkach świata, ginących za wiarę, głoszących Jezusa Chrystusa. Słowa z kolei honor ojczyzna można spiąć taką klamrą patriotyzmu.
Wiele osób z tego powodu również poświęcało swoje zdrowie i życie. Niekiedy mówi się dla tej kobiety czy dla tego mężczyzny, to poświęcilibyśmy wszystko. I chociaż nie zawsze tak jest, a raczej bardzo rzadko, to poświęcamy się dla uczucia, poświęcamy się dla miłości. Wtedy jesteśmy w stanie dużo, bardzo dużo poświęcić. Poświęcenie z miłości. Taki największy, najwspanialszy przykład poświęcenia z miłości, przykład uniżenia i pokory odnajdujemy na kartach Biblii, poznając osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, który przyszedł na tę ziemię, który wszedł na arenę wielkiego boju dobra ze złem, który walczył, zwyciężał, który walczył i zwyciężył za mnie, za ciebie, siostro, bracie, oddał życie. I tak w drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w 9 wersecie, czytamy takie słowa. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. W księdze Izajasza, w 53 rozdziale, w 5 i 6 wersecie, czytamy. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Ewangelia Marka, 10 rozdział i 45 werset. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. Wspaniałe dzieło Jezusa Chrystusa. Ratunek dla zgubionej ludzkości. Ratunek dla mnie, ratunek dla ciebie. Jego życie to poświęcenie, uniżenie, pokora. To życie służby dla ludzi. I tak przykłady poświęcenia można mnożyć. Widzimy te przykłady u naśladowców Jezusa. Poświęcali się prorocy, apostołowie, poświęcali się uczniowie, kładli na szali swoje życie, swoje zdrowie, poświęcali swoje środki materialne. I tak cena uczniostwa czasem jest wysoka. Czasem jest bardzo wysoka, o czym czytamy chociażby w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale tej Ewangelii i w 26 wersecie. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet życia swego, nie może być uczniem moim. To Jezus Chrystus ma być na tym pierwszym, najważniejszym, na tym centralnym miejscu w życiu człowieka, w życiu chrześcijanina. W Ewangelii Mateusza, tam 19 rozdział. Pan Jezus mówi do młodzieńca, który szuka życia wiecznego, takie słowa. Idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Można powiedzieć, zostaw wszystko i chodź za mną. Zostaw wszystko i pójdź za mną. Innym razem cena uczniostwa może jest mniejsza, ale ta cena nadal jest, ona nadal istnieje. I tutaj Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety od 38 po 42. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. A jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Te wersety mówią o uniżoności, o pokorze, o braku odwetu, o poświęceniu czegoś w życiu człowieka. Żyjemy na świecie, w którym wielu ludzi, wiele osób
ma swoich idoli. Idol to ktoś, kogo jako ludzie chcemy podziwiać, kogo podziwiamy, z kogo czerpiemy wzór, z kim się utożsamiamy. Idol to ktoś, kogo chcemy słuchać, jak mówi, co mówi, kogo chcemy oglądać. Dla jednych będą to muzycy, aktorzy, dla innych będą to sportowcy, jeszcze dla innych ludzi będą to przywódcy, biznesmeni, będą to ludzie sukcesu. Do swojego idola niektórzy za wszelką cenę chcą się upodobnić. Czy to ubiorem, czy to głosem, czy stylem życia, czy to postawą, czy to pewnymi ruchami. Można powiedzieć, że idol w życiu człowieka to ktoś bardzo, bardzo ważny. To taki wielki autorytet. I tak patrząc na tego idola, widzimy na ogół efekt końcowy. To, kim się ten człowiek stał. Jednak gdy przypatrzymy się tej osobie bliżej, widzimy człowieka, który wytknął sobie w życiu jakiś cel i do tego celu konsekwentnie zmierzał. I zapewne w różnych przypadkach różnie to wyglądało. Czy to była jakaś wyczerpująca praca, czy to były jakieś żmudne, wyczerpujące ćwiczenia, czy to była jakaś restrykcyjna dieta. Ten idol na ogół musiał coś poświęcić, żeby być tym, kim właśnie jest. Dzisiaj ludzie by chcieli coś zdobyć, coś osiągnąć, ale zazwyczaj takim małym kosztem albo nie ponosząc żadnych kosztów, a to może być trudne. To może być bardzo, bardzo trudne. Chrześcijaństwo, chrześcijanie, oni również mają swój autorytet, a przynajmniej powinni mieć. Mają wielki, wspaniały autorytet, Jezusa Chrystusa. I tak dużo mówi się o Jezusie Chrystusie, o Jego misji, o Jego zwycięstwie, o Jego posłuszeństwie, uniżeniu, pokorze, o Jego poświęceniu. Jego zwycięstwo nam się podoba. Tak wiele osób ma na ustach Jezusa Chrystusa, krocząc przez życie. Ale czy oni chcą iść drogą, którą szedł Zbawiciel? Czy ja i ty chcemy iść tą drogą? Czy tą drogą chodzimy każdego dnia? Zwycięstwo tak, ale koszty, ale poświęcenie to już niekoniecznie. To niekoniecznie. Czytając Biblię, poznajemy tam kontrowersyjnego człowieka. Człowieka, który z wielką gorliwością prześladuje Kościół Boży, który prześladuje chrześcijan, człowieka, który w drodze do Damaszku doznaje takiego, można powiedzieć, spektakularnego, wielkiego nawrócenia. Człowieka, który od tamtego czasu ma jeden, jedyny cel – głosić Jezusa Chrystusa, który wówczas stanął na jego drodze. Tak, to apostoł Paweł, to wielki ewangelista apostoł Paweł. On wtedy znalazł swój autorytet, kogoś, na kogo się zapatrzył, kogoś, o kim mówi, kogoś, kogo głosi, kogoś, o kim myśli, kogoś, za kim tęskni. To on wypowiada te znane słowa: dla mnie życiem jest Chrystus. Czy w innym miejscu wszystko uznaje za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa, czy jeszcze w innym miejscu. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Jakże wielką wdzięczność widać w życiu tego człowieka. Wdzięczność za zbawienie, za odkupienie, za wielką okazaną łaskę. Życie apostoła Pawła to życie pełne trudów, to życie pełne wyrzeczeń, o czym możemy przeczytać chociażby w drugim liście do Koryntian i tam 11 rozdział tego listu i 23 werset. Byłem w więzieniach, nad miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach,
w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i w pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Można powiedzieć, niesamowite przeżycia. Niesamowite przeżycia naśladowcy Jezusa Chrystusa. Życie apostoła Pawła to życie o takim wyraźnym rysunku, to życie o wyraźnym kierunku, to życie o wyraźnym celu, to życie pełne zaangażowania i poświęcenia. Tak wyglądało życie apostoła Pawła, wielkiego ewangelisty, człowieka, który zapatrzył się w swoim życiu na postać i życie Jezusa Chrystusa, swojego Pana i Zbawiciela. Gdy otworzymy pierwszą księgę Samuela i tam pierwszy rozdział, jeżeli ktoś chce, to zapraszam. Pierwsza księga Samuela i pierwszy rozdział tej księgi. Pierwsza księga Samuela, pierwszy rozdział tej księgi. Czytamy tam w tym rozdziale o pewnej pobożnej kobiecie. Czytamy tam o Annie, żonie kapłana Elkany. Anna była kobietą bezdzietną i z tego powodu miała przykrości. Z tego powodu miała wiele przykrości. I tak Anna modliła się w tej sprawie do Boga i Bóg wysłuchał jej modlitw i sprawił, że urodziła chłopczyka Samuela. Po czasie jednak, gdy Anna odstawia Samuela od piersi, ta pobożna kobieta wypełnia śluby złożone wcześniej Bogu i oddaje swoje jedyne dziecko na służbę Bogu. Przyprowadza go do świątyni, przyprowadza go do kapłana Heliego i tam go zostawia. W pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela czytam 26 i 27 werset. O tego chłopca się modliłam, a Pan spełnił moją prośbę, jaką do niego zanosiłam. Więc ja odstąpię go Panu, po wszystkie dni życia będzie oddany Panu. I pokłonili się tam Panu. Jaka niesamowita wiara, jakie niesamowite zaufanie, jakie niesamowite poświęcenie tej pobożnej kobiety. Oddała Bogu to, co miała najcenniejszego, oddała to, co miała najwspanialszego, oddała to, co miała najbardziej ukochanego. Anna jest tak wdzięczna Bogu, oddaje swoje jedyne dziecko, tak długo oczekiwane, wyczekiwane dziecko, oddaje Samuela na służbę Bogu. I tak czytając o tej pobożnej kobiecie, można by zadać sobie pytanie, co ja oddaję Bogu? Co my oddajemy Bogu? Co ja oddaję? Czy te najlepsze, czy te najcenniejsze, czy te najbardziej wartościowe rzeczy? Co poświęcam? Czy poświęcam swój czas, swoje zdrowie, życie Bogu, bliźnim? Co Bogu przynoszę? Co chcę podarować Bogu? Jaka jest moja postawa? Jakie jest moje nastawienie dzisiaj i teraz? A może mówię do Boga, Boże, daj to, daj tamto. Bo jeszcze to czy tamto by się przydało. Przedstawiam taką listę życzeń, listę próśb i chcę więcej, więcej i więcej. Czy postawa Anny, tej pobożnej kobiety, czy postawa wielkiego ewangelisty, apostoła Pawła są postawami, które w moim życiu chcę naśladować? Czy są takimi postawami, które mnie inspirują w moim życiu? Chrześcijaństwo, naśladowanie Jezusa Chrystusa, reprezentowanie Boga wśród ludzi to poważna sprawa. To doskonałe życie Jezusa Chrystusa powinno być dla nas takim przykładem. Jego życie to poświęcenie, uniżenie, pokora. To życie służby dla innych.
To misja ratowania wszystkich ludzi, niezależnie od ich sytuacji społecznej, niezależnie od ich sytuacji materialnej. Pan Jezus to, można powiedzieć, taki inny zwycięzca. Pan Jezus nie był politykiem. Pan Jezus nie namawiał do walki zbrojnej. Pan Jezus nie namawiał do przeciwstawiania się władzy. W ten sposób nie zmieniał tego świata. W ten sposób nie naprawiał tego świata. Wielu tak próbowało zmienić, naprawić przez setki, przez tysiące lat. I co mamy? Widać dookoła. Wystarczy spojrzeć. Wystarczy puścić, włączyć pierwsze, lepsze wiadomości. Jezus dawał pokój w sercu ludziom. Jezus dawał nadzieję. Jezus mówił o lepszym życiu, ale przede wszystkim Jezus pokazał, jak żyć. Do Piłata wypowiedział takie słowa: Królestwo moje nie jest z tego świata. O jakie królestwo ja dzisiaj chcę walczyć? W jakiej walce ja dzisiaj chcę uczestniczyć? Jaka powinna być dzisiaj moja rola? Jaka powinna dzisiaj być moja misja? Czy ja ją dobrze rozumiem? W jaki sposób chcemy zmieniać świat, ludzi i siebie? W jaki sposób chcemy zmieniać nasze rodziny, nasze zbory, nasz Kościół? Jak chcemy zmieniać? Czy codziennie otwieram Biblię, Słowo Boże? Czy szukam rady u proroków, u proroka? Jak żyć, jak postępować, co robić? Czy szukam tam odpowiedzi na trudne pytania? Co jest takim motorem w moim chrześcijańskim życiu? Co mnie napędza? Jakiego paliwa potrzebuję dzisiaj? Czy zwyczajne, proste chrześcijaństwo jest jeszcze dla mnie atrakcyjne? Czy to chrześcijaństwo w ogóle jeszcze mnie pociąga? Co dzisiaj poświęcam? Co dzisiaj jestem w stanie poświęcić? W książce Ożywcze Słowo na stronie 50 czytamy takie zdania. Prawdziwe poświęcenie jest czymś rzadko spotykanym w naszych czasach. Wstydzimy się składać uroczyste obietnice, bo unikamy poważnego angażowania się. Jedno jest pewne, nawet pobieżna lektura Nowego Testamentu wskazuje, że Jezus powołał swoich wyznawców do poświęcenia. Mateuszowi polecił pozostawić dochodowe zajęcie poborcy podatków, wypowiadając tylko krótkie wezwanie: pójdź za mną. Czytamy, że Mateusz wstał i poszedł za nim. Chrystus powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Poświęcenie, wyrzeczenie i poddanie są często lekceważone we współczesnym chrześcijaństwie, obdartym z potrzeby niesienia krzyża. Chrześcijaństwo kompromisów, pozbawione poświęcenia, traci cały swój sens, traci autentyczność, traci moc, traci prawdziwą radość. Czy nie jest często w naszym życiu tak, że wybieramy takie łatwe chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo, które niewiele kosztuje. Chrześcijaństwo, które nie wymaga zaangażowania, nie wymaga poświęcenia. Takie chrześcijaństwo, które nie uwiera nas w codziennym życiu. Takie chrześcijaństwo łatwe, lekkie i przyjemne. Takie chrześcijaństwo, które wiele wymaga od innych, ale mało od nas samych. Takie chrześcijaństwo, które dobrze wygląda z zewnątrz, ale już gorzej w środku. Takie chrześcijaństwo z ładną oprawą. Takie chrześcijaństwo troszkę przypudrowane. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale i 8 wersecie Pan Jezus wypowiada takie słowa: czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? I na pewno Pan Jezus znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, na poziomie słów, deklaracji, statystyk. Tak wielu przecież jest chrześcijan, tak wielu przecież jest zdeklarowany chrześcijan. Statystyki są optymistyczne i nawet bardzo optymistyczne. Tak rozumianą wiarę na pewno Pan Jezus znajdzie. Ale czy znajdzie wiarę, która objawia się w posłuszeństwie, poświęceniu,
w uczynkach. Wiarę, którą widać w codziennym życiu. Wiarę taką czynną, taką żywą. Czy ją znajdzie? Czy znajdzie ją na świecie? Aż w końcu, czy znajdzie ją u mnie i u ciebie, siostro, bracie? Czy tą wiarę znajduje teraz, dzisiaj? Chrześcijanin to naśladowca Jezusa Chrystusa. Chrześcijanin to ktoś, kto daje dobre świadectwo swoim życiem. Chrześcijanin to ktoś, kto nawet robi coś własnym kosztem. Jak ktoś kiedyś słusznie powiedział, miłość dopłaca. Miłość dopłaca. Czy łatwo jest dopłacać? Raczej nie. Czy łatwo jest się poświęcać? Raczej nie. No chyba, że robi się to z miłości. Poświęcenie z miłości. Wielkie poświęcenie z wielkiej miłości. Życie Jezusa Chrystusa na ziemi to życie pełne poświęcenia. A jak jest w naszym życiu? A jak jest z moim życiem? A jak jest z Twoim życiem? A jak jest z nami? A jak jest z Tobą? A jak jest ze mną? Jak jest ze mną? Amen. Amen.